reszcie zimowej. Dziękuję bardzo. Chociaż tak stuka tego miejsca spłynie. Chcę zobaczyć, czy ze wspaniałości. Ja nawet nie wiem, czy będę mikrofonu używał. Będę musiał. Raz zobaczyć, to jest. Nie będzie słychać. Dobrze. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za wytrwałość. No i chciałbym przede wszystkim podziękować za zaproszenie, którym tutaj będę mógł, miał zaszczyt na poświęconej ziemi. To dla mnie jest zawsze ogromne przeżycie i nie zawsze mi się to zdarza. Tym bardziej grać koncert noworoczny. Chciałbym z tego miejsca podziękować panu, burmistrzowi Sławy Cezaremu z Drakule za zaproszenie. To już po raz kolejny. Ja przyjeżdżam od niemalże 30 lat do Sławy. Dzięki bardzo. Kiedyś napisałem taki utwór, zakochałem się w Sławianach. Przekręcili to w gazetach i napisali w słuchowiecce. Ale to w sumie na jedno wychodzi. Chciałbym również podziękować proboszczowi Parafii Świętego Michała Archaniowa, panu Jerzemu Księdzu, Jerzemu Świętoczykowi. Bardzo, bardzo dziękuję za udostępnienie tego wspaniałego miejsca. Pani dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku, pani Małgorzacie Sobczak i koledze akustykowi ze Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku, Henrykowi Cyranowi. Bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Chciałbym przeprosić za to wszystko, co się wydarzy, ponieważ mam motowane zimne ręce. Postaram się je rozgrzać tak, żeby dać upust energii, ale jeśli będą jakieś błędy do podjęcia, poproszę o wybaczenie. Dziękuję bardzo. Państwa, raz, dwa, trzy, cztery, tak, trochę inny mikrofon, inne brzmienie. Chciałbym tylko powiedzieć, że obrazy, które Państwo będą mieli okazję oglądać, powstały dzięki inspiracji ziemi sławskiej. To na razie. Bardzo jest cicho. Bardzo dziękuję za tą minutę ciszy. Ona mnie deprymuje, bo dla Państwa przygotowałem utwór specjalny na tę okazję i nazywa się Piosenka Francuska. Panie, Panowie, Piosenka Francuska. Thank you.
Drodzy Państwo, piosenka francuska dla wszystkich. Na rozgrywkę. No tak, bo z tego się nie da rozpocząć. Piosenka francuska. To jest zupełnie nowy utwór w moim repertuarze. Nie czuję się trema i skostniałe palce. Zagram teraz coś ze starego repertuaru. Znaczy, przepraszam, bo było tak sympatycznie, nie było barów, więc... Jak Państwo zachęciliście do tej francuskiej. Thank you.
bo nie wiem, czy teraz zagrasz coś wolnego, tylko w wolnych numerach, jak już tak przyspieszę, to się mi różnie dzieje, że potem jeszcze bardziej zwalniam. O, chodź, to się dobrze robi. Więc nie wiem, te wolne utwory zostawię sobie na sam koniec, tam się Państwo śmieją. No to fajnie, no bo tak jest przy muzyczce. Oczywiście, jak ona jest za wolna, no to potem tak się wszystko zwalnia. I pomyślałem sobie, żebyśmy teraz dla rozgrzania rączek, gdybyście Państwo byli uprzejmi ściągnąć rękawiczki na przykład. No właśnie, bo bym miał taki utwór, nie powiedziałem to, co było poprzednio. To był taki melanż utworków jazzowych z moich lat młodości. Połączyłem je sobie w jedno. Ale teraz chciałbym zagrać bardzo konkretny utwór. Nazywa się on Honky Tonk Train Blues. Powstał w 1937 roku w Ameryce. Napisał go czarnoskóry pianista Midnight Lewis. Napisał go dlatego, że mieszkał przy rozjeździe kolejowym, no i tą kolej tak nasłuchiwał i było bardzo kolejowo i w końcu zrobił tą lewą rękę troszkę tak jak kolej. Czasem ta kolej jedzie szybciej. I gdybyście Państwo byli uprzejmi do rytmu rączkami zaklaskać, ja podam tempo, bo ono będzie podobne do tego wyjściowego, to co się będzie działo dalej, jak zwykle, przepraszam Państwa, po prostu nie wiem, co się wydarzy. Jeśli Państwo wytrwacie do końca utworu, to gwarantuję, że wszyscy będziemy mieli ciepłe ręce. A więc Honky Tonk Train Blues. Thank you.
To było z parowozu. Proszę Państwa, spojrzę sobie na ściągę. No tak. Chciałem zagrać Zimę Vivaldiego. Dawno nie grałem tego utworu. To miał być zupełnie nie... To jest właśnie Iwon. Zespół. I to ona miała być Sławianką, ale z Słowian. Proszę Państwa, spróbuję zagrać tą Zimę, bo te płatki śniegu, to wszystko tu. Ja się tak cieszę bardzo, że Państwo jesteście. Sama przyjemność grania. Trochę próbowałem sobie też ten instrument, nie powiem tutaj, bo jest inna akustyka, kiedy kilka godzin temu miałem próbę. Ale to jednak nie jest to samo, co z Państwa. Spróbuję tą Zimę zagrać, chociaż już dawno i nie grałem, dlatego proszę o byki, jeśli jakieś będą, nie proszę o byki, tylko proszę o wybaczenie błędów. Się tak zastanawiam, że jak skuszę, w co mam wejść. Będę myślał w trakcie. To będzie Zima Antonio Vivaldiego z konceptu 4 pory roku. Się cały czas zastanawiam po prostu, czy mam to grać, czy nie mam. No bo już nie chciałem pytać, bo w końcu nie wiem, no mam grać, czy nie mam grać? Bo ręce skupią, gramy. No, a, bo ręce skupią, tak. No dobra. To będzie z Zimy, bo te koncerty, tak, nawet tutaj kroję powietrze jest chłodno, rzeczywiście. Nie wiem, czy tam dobrze to ksiądz właśnie, proboszcz? Nie. Ach, nie, to... Dobrze, ale widzicie Państwo, że para leci, po prostu para bubu. Więc Antonio Vivaldi, postaram się, mówię, dawno nie grałem, nie miałem go zamiaru dzisiaj grać, ale ze względu na tę aurę może sobie przypomnę. Zima, pod tytuł jest Pada Śnieg.